Cześć wszystkim, ja nazywam się Mateusz Sroka. Przybyłem tutaj do Was z firmy Platish Image i opowiem Wam trochę o projekcie Ambition, o tym wszystkim, jak to wyglądało tam od środka, o moich spostrzeżeniach, o efektach specjalnych, jak się je tworzy. Tak, postaram się to jakoś w godzinie zmieścić, bo no, jest to zbyt obszerne, żeby wszystko pokazać. Ok, więc zacznijmy. Opowiem może sam o projekcie, o co chodziło w Ambition. Chodziło w ogóle o to, że ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, chciała wysłać, znaczy wysłała 13 lat temu sondę Rosetę, która miała dogonić kometę i zrzucić na jej powierzchnię lądownik. I potrzebowała do tego jakiegoś, znaczy żyjemy w takich czasach, że takie wydarzenie, które jest super, wow, i najbardziej jakieś no, mega w dziedzinie nauki, potrzebuje czegoś, żeby ludzie zaczęli to oglądać, żeby ludzie się zaczęli tym interesować. Bo zwykle ktoś zobaczy sobie, o, leci sobie sąd, a fajnie, idę grać w grę. Coś tam, a ESA chciała, żeby ludzie zobaczyli to i o, kurczę, to jest fajne, jakoś zachęcić młodzież, a teraz zachęcić młodzież, żeby coś robiła, trzeba wymyślić coś kreatywnego. Więc wpadli na pomysł stworzenia na początku jakiegoś filmu promującego. Chcieli coś zrobić na podstawie, kiedy chyba lądownik jakiś na Marsie wylądował, pamiętam, i była taka animacja, że wizualizacja, że spada i 11 minut animacji o tym, że ten lądownik spada, ale to nie było ciekawe. Po minucie każdy by to wyłączył. Oni chcieli coś, co przykuje widza do ekranu i zaciekawi ogólnie całym tematem. Więc było dużo firm, dużo firm chciało dostać ten projekt, ale udało się nam, bo bardzo spodobała się im wizja Tomka Bagińskiego, który był reżyserem przy tym projekcie, i on chciał stworzyć film science fiction o całym tym przedsięwzięciu. I tak dostaliśmy ten projekt. To było na początku tamtego roku. Ja jeszcze pamiętam, rok temu siedziałem tu na ArtBuzzie i nie pracowałem jeszcze wtedy w Platishu. Dokładnie miesiąc później zostałem zaproszony do Platisha przez Jakuba Kanapika, który dostał synk od Tomka Bagińskiego, że jest ktoś taki jak ja, i ściągnęli mnie do Platisha, żebym akurat pracował przy tym projekcie, więc dla mnie to było kompletny kosmos i mega wyróżnienie, bo ja zawsze myślałem sobie o Platishu, że to jest taka firma, wow, oni co super robią, to jest genialne, ale kurczę, no za 50 lat może tam kiedyś się uda dostać, a tu nagle sami się do ciebie zgłaszają i jest takie, nie, ktoś sobie robi jaja. Ale okazało się, że to jest prawda. Przyjechałem i zaczęliśmy pracę, i od początku wiedziałem, że to będzie, że to jest ten projekt, że to jest mega przedsięwzięcie, że będzie to jedyny taki projekt w swoim rodzaju. Nigdy ktoś wcześniej czegoś takiego nie wymyślił. Wiadomo, są filmy, są cinematiki, są reklamy, ale o czymś takim nikt jeszcze nie robił. No jest to reklama, bądź promująca, ale czegoś takiego nikt jeszcze nigdy nie robił. Więc czuliśmy, że ten projekt był wyjątkowy i że musi mieć kopa, że musi być dopicowany do samego końca i że będzie przy tym, oj, gigantyczna ilość pracy, która była. Może teraz przejdę ciop, i pokażę Wam Ambition. Powinien wystartować. Tum, tum, tum. Enough. Walk with me. Perhaps we should find you something a little less challenging. I don't understand. I planned everything. Let me do it again. Hmm.
Once upon a time. Really? This is a good one, I promise. What is the key to life on Earth? Water. Water. Time the origins of water and indeed life on our home planet remained an absolute mystery. So we began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets, 1 trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules left over from the birth of our solar system, once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting, and we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe. We harnessed whole planets and their gravity to chase down the comet. So many things could have gone wrong. A failure at launch, an error in the calculations, collisions, so many unknowns. With the technology we had back then, we may as well have been shooting from a slingshot. And tell me, what was it all for? Knowledge. Yes, but we also wanted to show what was possible. From the archives. There were bigger missions after. Yes, it was the first one to catch a comet. Ambition. Stubbornness. Nothing has changed. We fall, we pick ourselves up again, and we adapt. I was watching you earlier. You actually did everything right. I destroyed your rock. I needed to see how you would react. You're ready. Reset. Nicely done. Let's begin. Napisów nie chcecie oglądać, ale fajna muzyczka tam leci. Ogólnie polecam soundtrack Zombition. Dwa fajne traki są. Z niego Atanas Walkow, czy jakoś tak. Nie umiem mówić tego. Ale na SoundCloudzie jest. Wystarczy wpisać Ambition. Bardzo fajna muzyczka. Ogólnie mam nadzieję, że się podobało. To teraz opowiem tak stricte o takich rzeczach związanych z projektem już po tym, co widzieliście. Potem, co tam na początku powiedziałem. Jest to będą takie sprawy techniczne, trochę takie moje odczucia, więc jedziemy z tematem. Ogólnie Ambition po wyprodukowaniu, to co było dla nas ogromnym wyróżnieniem, zostało kilka nagród, ale KATERY, Klub Twórców Reklam, to coś takiego, też jakieś takie ważne nagrody w Polsce, udało się nam zdobyć złoto za warsztat, plus tam jeszcze dla studia postprodukcyjnego złoto i takie tam, ale to u nas to wyglądało tak, o wygraliście, no fajnie, no gratuluję. No, mniej więcej na takiej zasadzie, ale największym wyróżnieniem dla nas była VESA, czyli Visual Effects Society i nagroda dla Outstanding Commercials,
coś w tym stylu. I to były tylko 4 projekty z całego świata. I już sama nominacja. To są takie, jakby to powiedzieć, Oscary efektu specjalnego, dosłownie. W Kalifornii jest organizowane coś jak Oscary, gala Oscarów, czerwony dywan i tam ludzie z branży CG dostają dosłownie Oscary. Tam można dostać Oscary techniczne za programy, Oscary takie typowe. Sama nominacja już jest takim kopem dla studia i ogólnie, a czy już myśmy mieli kilka tam nominacji, nic nie udało się wygrać, szkoda. Ale już sama nominacja jest mega i na przykład dla mnie, no jako pierwszy projekt od razu WESA, wow, jakiś kosmos, dosłownie kosmos. I tam jeszcze plus jakieś inne nie reklamy, tylko nagrody, wyróżnienia, strasznie dużo wyświetleń. No wiadomo, nie będzie to oglądane tak jak Wardęga, bo na YouTube, nie? Wiadomo, co się ogląda na YouTubie, ale te parę milionów wyświetleń, wszyscy ludzie z ESY i z całego świata oglądali, to podczas lądowania, wow, no to było to coś. Teraz opowiem tak od startu. Więc na początku, jak się tworzy taki projekt, to wysyła się storyboardy, czyli takie szkice poszczególnych scen. Każda z tych kwadracików czy prostokątów to są sceny. Scena shot 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60 i tak jedziemy aż do sceny. Tam były chyba 3 sceny w sumie po kilka shotów. I rysuje się każdy mniej więcej o co tu chodzi. I już samo założenie na początku będzie się pokrywało z tym, co będzie praktycznie na końcu. Oczywiście te storyboardy są trochę zmieniane. To już jest taki praktycznie finalny storyboard, który z obrazem jest, no praktycznie wszystko, co tam się dzieje, zgadza się idealnie. Stąd jest wybuch, są nanoroboty, tam coś gadają i coś takiego się rysuje, klient to akceptuje, wraca do nas. Oczywiście wcześniej są sprawy związane z takimi rzeczami jak wyglądem wszystkiego, gdzie to będzie kręcone, bo początkowo cała lokacja miała być kręcona w Bełchatowie. Mieliśmy bliżej, mieliśmy kręcić, już były robione pierwsze do tego przystawki, tereny wow, ale zarząd kopalni stwierdzi, że teren jest radioaktywny. Dobrze. Dlatego wybraliśmy Islandię. Także trochę przeskok, ale jakościowy przeskok. Na Islandii jest wybitnie, pięknie, ale jest pusto, idealny klimat. Miał być właśnie taki klimat jakiegoś z kosmosu, z jakiegoś innego świata, gdzie nic nie ma, a tam dosłownie nic nie ma. A tam był problem taki w ogóle, żeby dostać sprzęt do kręcenia, ponieważ w tym czasie tam było kręcone Star Wars, było coś tam jeszcze kręcone, więc już praktycznie sprzętu nie było, a Islandia to jest odludzie. Tam trzeba jechać i z bronią jeździć czy coś tam. I tam właśnie pojechaliśmy, był oczywiście casting na aktorów. Fajnie, że się trafił Littlefinger. On się sam nawet zgłosił, to było dobre, że on bardzo chciał właśnie występować. I ta druga aktorka, której nie znam, ale fajnie, że Littlefinger był. Kolejne, jak widzicie, jest mniej więcej to samo, co jest w finale. Opsa, rzucają tą rozetą. Końcowe sceny z wybuchem. Bum. I tutaj to samo, tylko że w skróconej wersji. I jak widzicie, praktycznie wszystko, co tam jest, idealnie zgadza się. No wiadomo, trochę w innej formie, ale praktycznie idealnie zgadza się z tym, co było w storyboardzie, bo to musi się trzymać po prostu storyboardu. Klient dąży o to, żeby się trzymało storyboardu. I tak to wygląda. Teraz opowiem wam, zaraz jak wam pokażę breakdowny, jak się tworzyło te sceny i opowiem trochę tak technicznie. Właśnie takie od razu pytanko, ktoś coś ogarnia z 3D tak bardziej? Tak, okej. Okay. Tak mocno, że aha, dobra, okej. Okay. To spoko. To przynajmniej ktoś mnie zrozumie. Jeszcze tak odnośnie pracy z ESO. To, co było fajne, to było to, że my mieliśmy 24 na dobę, dosłownie, 3 konsultantów z ESY, których mogliśmy się pytać wszystko, co chcieliśmy i oni nam oczywiście dawali odpowiedź. Ale jeszcze to, co było mega, to, że głównym tak jakby koordynatorem od strony ESY był profesor Mark. Niestety nie jestem w stanie wymówić jego nazwiska, nikt nie był w stanie na sali wymówić jego nazwiska. Mark coś tam, strasznie trudne nazwisko, ale on przyjeżdżał do nas co jakiś czas, powiedzmy 2-3 razy był w Platiżu i mogliśmy rozmawiać z gościem z ESY, z profesorem, pogadać z nim normalnie. To było wow, no normalnie ciężko z takim gościem pogadać, bo on pracuje, ma jakieś wykłady, ale on rozmawiał z nami o tym projekcie. Mieliśmy wykład w Platiżu, na temat całej tej
no, całej tego przedsięwzięcia, na temat tego, że na przykład ta kometa to jest lód i ona w normalnej ekspozycji jest kompletnie czarna. Dlatego to też nam sprawiało problem, bo musieliśmy dostosować światło tak, jak jest prawdziwe, czyli jego natężenie. No i ekspozycję wybijać bardzo wysoko, bo tak właśnie robiła Rosetta i jego aparaty, które wybijały bardzo wysoko ekspozycję, żeby było cokolwiek widać, żeby było w ogóle widać tą skałę lodowatą, czy co to takie jest. W ogóle ze zdjęciami z tą skałą było tak, że one były dopiero pod koniec. Myśmy to robili i dopiero miesiąc przed końcem dostaliśmy finalny wygląd, bo ta Rosetta leciała, ona jakoś tak robiła 100 razy, gdzieś tam krążyła wokół planet, asystę grawitacyjną łapała, w końcu dogoniła po 13 latach tą kometę i to jest w ogóle bajer taki, że pierwszy raz złapano kometę i wszyscy się spodziewali, wow, będzie super ogon z tej komety. Nie, takie wypierdki jakieś takie małe wylatują. I no, wszyscy my sobie wyobrażaliśmy, wow, to będzie wielki warkocz, to będzie super wyglądał, a tu takie coś. Co to jest? To zmieńcie to, weźcie, przeróbcie to. No ale ESA była pod tym właśnie bardzo restrykcyjna, że ona chciała, żeby to było zgodne z prawdą. Ma być tak, jak jest. Ale ciężko jest zrobić coś, co wygląda tak, żeby to było fajne. Myśmy chcieli to bardziej tak przypicować, wiecie, żeby wow, to było wow, a tutaj ESA właśnie bardzo ciągnęła, żeby to było zgodne, więc starły się dwa fronty i gdzieś po środku się znalazły, więc to też nie ma takie wow, było leciało jak na wszystkich filmach, jak w Armageddon, czy gdzieś tam taki wow, gigantyczny warka, nie ma czegoś takiego. Dopiero, i szczególnie, znaczy może jest, ale nie tam, gdzie teraz była ta kometa, bo ona leci do Słońca i wtedy może dopiero będzie warkocz, a na razie to tylko wystrzeliły jakieś kratery. I ten profesor przyjeżdżał, mówił nam, pokazywał, rozmawialiśmy z nim, on tam konsultował z nami, wykład własny mieć od niego, to było też bardzo fajne, wszystko tłumaczył, pokazywał zdjęcia, których nie wolno nigdzie pokazywać i takie tam, pełno jest takich rzeczy, których nie wolno nic mówić, więc muszę się pilnować. Znaczy w sumie już teraz można, ale wolę uważać. Sergio też jakbym się plątał i mówił po prostu, tak nie po kolei o tym wszystkim, tylko raz to, ale już trochę jestem wycięty z życia po ostatnich 2 tygodniach po pracy, więc trochę mogłem coś tam głupoty gadać, więc sorki za to, jak coś. I zaczęło się od konceptów wszystkich asetów, czyli przedmiotów, które są wykonywane tam, które będą w scenach, czyli te nanoroboty na przykład, ta skała, która wybuchała, wszystkie planety, no ogólnie wszystko było wykonceptowane przez koncepciarzy. Mam nadzieję, że się nie obrażam, tak mówię na nich. I już mieliśmy jakiś zakres tego całego, co będziemy robić. Przy Ambition pracowało w szczytowym, samych grafików w szczytowym momencie powiedzmy 70, ale to było tak naprawdę, jakby zliczyć wszystkich, którzy się przewinęli przy projekcie, to samych grafików 70, zatem doliczamy jeszcze produkcję, podczas kręcenia, wiadomo, shootów filmowych, podczas roto, które do Hindusów poleciało, chociaż to brudna robota jest. No wiem, że to brzmi tak, ale nikt z was nie chciałby krawędzi poprawiać przez 100 godzin, bo to jest tortura. I teraz, jak już to wszystko było tak mniej więcej zapięte i te 70 osób tam było w szczytowym momencie, ale tak głównie pracowało przy tym, powiedzmy, nas było 16 osób, zostaliśmy wydzieleni tak jakby z Platiża do osobnej części, czyli tam gdzie indziej byliśmy i pracowaliśmy tylko nasza zamknięta grupa, mieliśmy taką autonomię w Platiżu powiedzmy, że tylko my nie robimy innych rzeczy, spoko i tylko 100% ten projekt. I 40 minut, spoko. I ogólnie super się ten zespół, przy którym pracowałem, no to mega ludzie. Naprawdę, no było przyjemnością z nim pracować, już szkoda, że już teraz z nimi nie pracuję, bo to teraz wiadomo się rozeszli czy coś tam, jakoś tak się porobiło, że no wiadomo, teraz co innego robimy, no, tak jak w życiu, wiadomo. Ale to był mega zespół, mega się zżyliśmy, potrafiliśmy siedzieć nad godzinę, o tak, bo ten projekt był tak fajny,
że nikt mnie nie musiał prosić, a zostałbyś, bo wiesz, musimy coś tam. Spoko, nie ma problemu. Wiesz, to tak wciągało, to było tak mega fajne, że nikt nie musiał prosić. Po prostu czasami siedzieliśmy, wow, takie godziny, że nikt by ich nie siedział. Mnie to tam oczywiście nie robiło, bo ja przyjechałem z Krakowa do Warszawy, więc zbytnio kogo ja tu znam? A nikogo. To ciekawe, co ja będę robił. Więc, a wolałem spędzać czas z ludźmi, którym znam, po prostu, którym była fajna beka, którym oglądaliśmy filmy, bo mieliśmy rzutniki, których gdzieś tam jeździliśmy na paintballe, czy coś w tym stylu, fajnie było, mega, po prostu mega zżyta grupa w takim pomieszczeniu, powiedzmy. I no, super się z nim pracowało i teraz już, ale w szczytowym momencie, ale tak stricte pracowało 16 osób, tak, 16-18 osób stricte pracowało tak non-stop od początku do końca. No i cały proces zaczyna się oczywiście od tych konceptów, a potem się zaczyna modelowanie, tworzenie tego wszystkiego, pipeline, czyli ten sposób, jak postępuje się w filmie, co się robi w jakichś krokach. Nie jest taki prosty, jest ciężkie do gadania, bo tu na przykład modelowanie, potem jest teksturowanie, potem jest, trzeba to wcześniej zmapować, potem shadery robić, czyli materiały oświetlić, w międzyczasie jest animacja, czasami animacja jest robiona do samego końca i finalnie na końcu jest renderowane, czyli przetwarzane na finalny obraz, a na końcu jest kompozycja, to jest, przy tym projekcie to było już trudne, a przy filmach sobie wyobraźcie, że przy na przykład jakiejś Guardians of Galaxy tam pracuje 5000 osób, samych grafików, czy ostatniego Hobbita robiło kilka studiów, czy sama Weta tylko, ale to była ogromna liczba osób. To w ogóle tam to już bez jakiegoś takiego pipeline'u, który działa, to nie ma nawet co podchodzić, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie przeliczyć się. Podejść do czegoś, czego nagle wyjdzie, o matko, my tego nie zrobimy. Albo zrobimy, ale za 100 lat. I to też jest bardzo ważne, to jest taka rada, mierzyć siłę na zamiary, bo można się przejechać to ostro. A przy takim projekcie, jakby się przejechał, oj matko, to by nie było platicza. Coś mniej więcej w tym stylu. Tak, to są gigantyczne kwoty na tego typu projekty. No i to już jest profesjonalne podejście, powiedzmy sobie szczerze. Tu nie można się z czymś takim bawić i zachowywać jak dzieci, tylko wiadomo, trzeba pełni profesjonalnie. Więc jedziemy i zaczęliśmy to modelowanie. Wstępnie jakieś właśnie ta skała była robiona pod sam koniec, ale cała rozeta. A to ja przerzucę się trochę, bo ja mam nie po kolei. Ciu. Dobra, sporo tego jest. Więc dobra, to postaram się mówić po kolei w takim razie. Aha, bo to mi się nie przerzuca. Zaczęliśmy modelowanie asetów. Modelowanie tej satelity trwało długo, ale mieliśmy masę zdjęć, tylko problem był taki, że tych zdjęć to było masę, ale każda była w innym stopniu rozwoju. I teraz spróbujcie sobie wymodelować model, gdzie, no dobra, tu jest finalnie, ale tu nie jest finalnie. Tu trzeba coś przykryć, potem zrobiliśmy masę rzeczy, o kurczę. A tu trzeba jeszcze to wszystko przykryć. I było masę pracy z modelem, oczywiście w zbraszu, czyli było rzeźbiona cała ta, jakieś te pogniecenia, wszystkie te płytki na tym były jako osobne materiały, żeby to jakoś nie było po całości jeden materiał, tylko tam, wiecie, tak porozkładane, no to takie tam nieciekawe. I to może opowiem o tym ujęciu akurat. To ujęcie robili koledzy z Frame'ów, to jest oddział Platiża, ale rozyta moja. Trochę, bo oni też ją trochę podpicowali akurat pod to ujęcie. I zobaczycie na breakdownie, jak się coś takie robi. Tak wygląda siatka, gruba. Znaczy ta skała ma grubą siatkę, ale nie trzeba było displaysa na to. Ta skała formalnie się nie ruszała, a w scenie można ją wyświetlić jako bounding boxa, więc nie ma problemu. A ominęliśmy problem z displacementami, że trzeba było to przepalać. Potem w ogóle bajer jest taki, że my wymodelowaliśmy tylko kawałeczek tej komety, bo nie było sensu modelować całości po prostu. Było wymodelowane idealnie pod ujęcie. Rozeta była modelowana przeze mnie. W Maxie się modeluje. Potem mieliśmy takie pomysły, że Max, potem do Majki i tam robimy już pod Arnoldem shadery. A czemu mam Arnolda? Bo jest mocny, bo jest koniem zaprzęgowym, który pociągnie bardzo dużo. Sama to rozeta to było 48 do, nie, więcej nawet chyba, samych płyt było 150 wektor displacementów, które każdy waży po 200 mega, przepalone do TX-ów, bo to jest taki format wymyślony, żeby szybciej wczytywało po prostu pliki.
i jeszcze sama geometria, która już na starcie musiała być trochę gruba, bo tam było sporo jakichś takich zagięć i jakby była siatka po prostu nieodpowiednio subdivinowana, czyli zagęszczona, to by było widać, że wychodzą jakieś krawędzie za siebie. To są takie pierdółki, ale to ważne, trzeba pamiętać o tym. I plus jeszcze materiały, oświetlenie i robi się naprawdę gruby aset. I problem był taki, że gdybyśmy tego nie przepalili do asów, asy to są takie zewnętrzne pliki, że przepala się tak jakby cały plik, to jak V-Ray, jak ktoś kojarzy, to do proxy, no to asy to są to samo. To trzeba było przepalić całą animację do... Znaczy to było fajne, bo się nic nie animowało na tej rozecie za dużo, więc można było przepalić do jednego stand-ina, jednym z go zaanimować na lokatorze. To było takie proste. Nie trzeba było na cache'ach to potem trzymać, bo to z cache'ami też są zabawy, żeby wybejkować sobie to całe. Ale to takie tam, mam nadzieję, że ktoś rozumie. I teraz jedziemy dalej. Tak wygląda klej. Znaczy to podgląd z majki po prostu, tak to wygląda jako na shade'ie, takim standardowym materiał narzucony. Tu jest czyściutki render. To było właśnie słońce zwykłe. I ekspozycja wysoko podniesiona, bardzo. Oczywiście radius słońca też musiał być odpowiedni, bo to była odległość jednak spora i żeby rozproszenie światła i tego typu rzeczy były. Te właśnie gejzery, one były renderowane w filmie i idealnie się zgrały. My renderowaliśmy trochę tak, nie mieliśmy jeszcze do końca zdjęć tych filmów, tych gejzerów. My wiedzieliśmy, że one będą małe, że będą jakieś takie nieciekawe i mieliśmy to jakoś zrobić. My nie wiemy, ale coś spróbujcie, coś w tym stylu. Bo nie mamy jeszcze zdjęć, więc nie wiemy. Możemy wam mniej więcej powiedzieć, ale, tamta komenta jest gdzie indziej. Więc wyrenderowaliśmy i co się okazało? One idealnie siedziały. To było też dobre. To w filmie było bardzo proste, jakaś symulacja, a potem to przerenderowane na szybko i wbite potem w kompozycji tutaj pod koniec już praktycznie wrzucone. Tutaj macie już jakieś wstępne kompo, flara od słońca, a musiała być. Z jakimiś wstępnymi, wiadomo, podbiciami kontrastów, grade'y, czyli tam typowe jakieś ustawienia gaina, multiplane'a, po lifcie, white point, black point i tego typu rzeczy, glowy, a tutaj już końcowy grade. To już jest finalnie po gradingu, bo to tak wygląda, że tworzycie cały materiał, czyli macie to modelowanie, dalej render wychodzi czysto, on trafia do kompo z pasami, czyli z na przykład samymi ustawieniami direct speka, czyli samymi odbiciami, samą dyfuzją, samymi indirectami, czyli odbiciami, czy coś takiego jak światło pada, pff, odbija się i trafia na coś, to jest indirect, czyli światło drugie odbicie, to jak macie w V-Rayu tam first bounces i second bounces. To pierwsze bounce to są directy, a second to są indirecty. I to jest takie, po prostu indirekty się długo liczą i lubią flikować po prostu, czyli migać, jak macie twardość trochę za twardą dosłownie, czyli macie szkliste powierzchnie, to V-Ray lubi flikować, ale nas też lubi flikować, więc czasami po prostu się, to jest taki tip, trzeba roughnessa zwiększyć. Kolejne ujęcie, tutaj z tą ręką i podnoszącymi się kamieniami. W ogóle jakbyście zobaczyli jak, a zresztą będzie tu widać, jak, czekaj, dajcie tam dalej troszeczkę, bo tu widzę, o, tu jest cała ta sekwencja. O, i tak wygląda czysty materiał źródłowy nagrany z kamery. To było chyba Redem albo Alexą kręcone, nie pamiętam dokładnie, ale chyba Redem. No Redem, więc fajny materiał, co nie? Białe niebo, mleko i ziemia no niezbyt taka jak na filmie. Więc pierwsze co trzeba było robić, no to grupa ludzi zabrała się za zmienianie kolorów ziemi. Trzeba było ją przy kompo stworzyć jakiś wstępny look tej ziemi, a potem zaakceptować do wszystkich ujęć i wyrównać ją. Tak samo niebo, odzyskiwanie nieba. On zapisuje je w formacie 32-bitowym, więc macie pełne spektrum pliku, macie od zera do samej góry. Tego informacja po prostu, cała informacja o wszystkim jest zapisana, taka aderka po prostu. I można odzyskać masę informacji, więc odzyskano całe niebo. Tutaj ziemia wpierw, hop, trochę zmieniona. Całe niebo, no nic jest. No bo na kamerze ciężko jest po prostu nagrywać dwie rzeczy naraz. Zwykle kamera łapie jeden punkt i na nim ustala punkt jasności. Dlatego jak HDR-kę robicie, to ona po prostu robi dwa psk, psk, i łapie dwa zdjęcia, a ta kamera nagrywa po prostu tą HDR-kę. Tylko to pewnie waży, nie wiem ile, w milionach. Samo Ambition ważyło 15 terabajtów na dysku, więc i to był jeden z mniejszych.
Tutaj macie pododawane efekty, które są renderowane, te kamienie. To są po prostu proste asety kamieni zrobione, wymodelowane w ZBrushu, prosta teksturka. Display trzeba było na to dawać, by tego nawet nie widać. Animacja całego tego warkocza, bo to miała być planeta Mars. On tam podnosi rękę i chodziło w ogóle nie o to, że oni tam są super, mają jakieś super moce i kontrolują wszystko, mogą kontrolować i on teraz ręką podnosi i powstaje ten Mars z Ziemi. I to miało wyglądać jak prawdziwe powstawanie, czyli gotuje się tam wszystko, wybucha ogólnie, no tak jak powstają planety, czyli gorąco raczej jest. I to było w Houdinim robione, a potem renderowane w Mantrze i wypuszczone na pasach i złożone w kompozycji. Kamienie renderowałem ja i to było rozkładane po prostu szybko, żeśmy na Thinking Particles zrobili prostą symulację, podmienili to. To było trochę takie głupi pomysł, ale trzeba było to wyrenderować jakoś, więc podmieniliśmy, chyba to było na jednym z pluginów od Krakatoa na PRT Loaderze. Wczytaliśmy mesze, tylko że mieliśmy wyczytane po prostu czyste mesze w porcie. I przerenderowane Arnoldem pod Maxa mamy. Zresztą każdy może mieć, bo Arnold jest standalone, więc każdy może mieć Arnolda, można tak samo. No wszyscy myślą, że silniki renderujące są tylko pod wybrane programy. Nie, silniki renderujące mają też wersję standalone, czyli można renderować nie mając tego programu czysto. Czyli na przykład macie, załóżmy, program, eksportujecie ASA, odinstalujecie program i specjalną komendą renderujecie ASA. To działa no nieporównywalnie szybciej, bo mijacie cały proces wyświetlania w podglądzie, no na przykład jak macie animację i żeby motion blur działał, musi wam ściągnąć klatkę z przodu, ściągnąć klatkę z tyłu, a wyobraźcie sobie, że macie cache i cache ładują się z dysku. Każdy waży 13 giga, idzie po sieci, więc minuta, bo tak dużo ważą, bo macie nagle 150 elementów, które się musi ruszyć w podglądzie. To jest ciężkie i tak to wyglądało. A tu co podchodziło? Aha, tutaj dymki wyrenderowane w filmie i taka finalna kompozycja i great. No i fajnie to wygląda. To akurat ten i wybuchy na końcu, to są tak zwane, jakbyśmy na to mówili, money shoty, czyli one miały najbardziej kopać. No i mam nadzieję, że kopały. Najfajniej byłoby to widać na... O, jeszcze to ujęcie, to jest money shoty. Najlepiej byłoby, pamiętam, jak myśmy mieli prywatną premierę tego w Platiżu, to wynajęli kino i widzieliśmy to w kinie. I to było wow. Widzieć to na ogromnym ekranie. Nic nie pęka, żadne krawędzie nie pękają, kolory nie strzelają, bo zupełnie inaczej podchodzi się do, załóżmy, filmów wyświetlanych na ekranie komputera, a zupełnie inaczej podchodzi się do filmów typowo wyświetlanych w kinie. To już nie mówię, że na przykład jak się tam zgrywa, jak na jakiej zasadzie działa klatka filmowa stara, taka nie cyfrowa, tylko zwykła, bo ona ma coś takiego jak punkty bieli, że coś może być bielsze niż biel, albo czerniejsze niż czerń. I to właśnie daje taki mega kontrast na kliszach takich, no ale myśmy to wypuszczali dla projektorów. Więc mieliśmy masę roboty ze spasowaniem kolorów, specjalne monitory, żeby to wszystko siedziało, żeby było ok. Horror po prostu. Bo jak się robi to pod monitor, to wiadomo, jak to ogląda milion ludzi, każdy ma inny monitor, każdy wyświetla inaczej kolory, więc nie trzeba się tym przejmować tak stricte. Ale jak idzie to na typowo takie rzutniki kinowe, no to tam, że one są kalibrowane, to raczej wszystko jest, no to trzeba standardy zachować. Tutaj są przykładowe wersje wybuchu, robione przez Lera, może ktoś kojarzy z forum Max 3D. Jest ktoś z Maxa w ogóle? Ktoś kojarzy Max 3D.pl? O, fajnie, to jeszcze żyje. To dobrze. To są przykładowe wersje tego wybuchu końcowego. On został po prostu zrobiony w kilku wersjach i powielony. Na początku miały być 3, potem 4, a że ma kompo jest, to można tego wrzucić masakrycznie dużo albo zmniejszyć. I było chyba 78 wersji samego tego wybuchu ogólnie, w ogóle z wszystkimi asetami. To standardowo jest tak, że sceny się zamykają gdzieś przy setnej wersji, więc mam 100 wersji czegoś, 100 wersji ujęcia. Dużo tego jest i się mnoży tego wszystkiego. Tekstury są po 8-12K, zależy jakie. Jest gigantyczna ilość danych przetwarzana i trzeba nad tym zapanować. Tutaj końcówka, mam robociki, ujęcie, za które odpowiadałem też, za sporo. Znaczy ja miałem roboty w tym akurat
Niby był, ja jestem głównie od shadingu, od materiałów i od rendering and lighting, więc od oświetlenia i finalnego już wypuszczenia tego na farmę, żeby to wróciło w takiej formie jak chcę, żeby żadnych flików nie było, żeby nie było indirektu, żeby się speki zgadzały, wagi się zgadzały i takie tam, to jest masa tego i nie chcę was zanudzać tym, bo to jest strasznie dużo, ostatnio o tym gadałem 4 godziny, więc... Za to ujęcie odpytałem, za bardzo dużo też, za praktycznie przewinąłem się przez cały film, coś tam było, coś musiałem wyrenderować, coś modelować, coś poprawić, coś gdzieś wrzucać, coś od siebie, raz projekt wizualnie troszeczkę tam się uratowało, bo była akcja na przykład z tymi terenami z góry, gdzie kometa przelatuje i widać te tereny z góry. One były brane z quadrokoptera, ale jak to zobaczyliśmy, to było o kurczę. Ale to wygląda słabo. To było płaskie. Teren z góry raczej widać, że ma jakąś fakturę, coś tam. A tu płasko jest. Dobra, w kompo to uratujemy. Nie, nie da się. I co my zrobimy? To naprawdę to jest najsłabsze ujęcia w filmie. I nagle ja, o nie, dobra, rzucę to. To może ja to zrobię w 3D. Dobra, masz 2 dni. Ale może 2 dni. Ja sobie myślę, o Jezu. No dobra, zrobimy. I życiówkę zrobiłem chyba z tym terenami. I teraz naprawdę to wygląda... Tak sobie, ale aż niektórzy mówią, że fajnie, nie wiem, po prostu to z góry, to jakoś wygląda, to co wcześniej to było tragedia, więc że się udało to wyrzucić, albo te chmury na końcu, jak był ten wybuch, to tam kamyk na koniec przyleciał, to było pod koniec wyrzucone, taki autorski projekt, tylko najśmieszniejsze jest w tym, że myśmy zrenderowali 1 000 000 kamieni, tylko co się okazało? Kaszeta wchodzi i ten 1 000 000 kamieni jest pod kaszetą. Więc było śmiesznie troszkę, jak jeden kamyk na koniec wyleciał, ale fajnie, bo to jest taka symbolika. My z tego lejemy strasznie. Tak samo chmury na końcu, które się rozchodzą. One miały tam zostać, ale ESA rzuciła na 2 dni przed końcem, że fajnie by było, że jakby się wam udało tam jakiś taki coś, jakiś symbol, że tam woda niby, bo to ogólnie było, że na kometach może być, no, na kometach może być woda i że stąd się życie wzięło i że fajnie jakby się te chmury zeszły, że tam błękit był i coś się kojarzyło z wodą. No to przeanimowaliśmy po prostu w view, tam są chmury i wystarczyło je zaanimować, tylko odpowiednio wgrać kamerę z layoutu, bo wcześniej tam już jeszcze robiono coś takiego jak animatiki, czyli to, co macie, czyli takie boksy jeżdżące, albo takie ludziki, które nic nie chodzą, albo coś tam jakieś sesji mock-upowych, bo też mock-upy kręcimy, więc znaczy rejestrujemy. I coś takiego się wrzuca tam i to potem się idealnie zgadza z tym, co będzie w filmie. Czyli to jest po koncepcie już taki, nie chcę pokazywać, że to brzydkie jest strasznie, to widać to na filmach, jak się gdzieś ILM odpali, coś tam breakdown, coś tam, to widać, taki kloc chodzi i coś tam jest i coś się dzieje. Potem one nabierają coraz bardziej życia, coraz bardziej, przy Wiedźminie, jak Wiedźmin 3 był robiony, ten pod drzewem King Monster, to tam był właśnie breakdown. Tam był pierwszy pas, taki czysty, taki brzydki, rok temu był Bartek Kik tutaj, a później Refin Pass i coraz ładniej, coraz aż final render. No to to jest to samo, tylko że tutaj było mniej tych pasów, bo po prostu szybciej można było użyć już finalny model. No i tam jeszcze się przez sporo tych ujęć przewinęło, przerenderowało, a tutaj wstępne koncepty tych nanorobotów. Niektóre wyglądały, pokazuję wam ten finalny, ale były jeszcze inne i niektóre wyglądały jak Xbox. To też było fajne. Mi się pierwszym tak, a co to Xbox? Ale padło finalnie na tym. I wpierw ESA wybrała lewy. Ja się ucieszyłem, wow, wymodelowane. A to dobra, prawy jednak. Ale to trzeba się przyzwyczaić. Tak samo jak się pracuje w tej branży, to jest, jak ktoś jest za bardzo wrażliwy, to lepiej niech się nie pcha, bo i to szczególnie do platisza, bo jest straszny rygor artystyczny. To znaczy, że macie gigantyczną ilość poprawek. Czyli wrzucacie na przykład, my mamy takiego Facebooka do zarządzania projektem. Dzięki temu mogą pracować ludzie z całego świata na nim. Dosłownie, wrzucacie coś, idzie na walla, o zrobione, przypięte do tego tasku, ta osoba to robi, wypisany projekt do zarządzania po prostu. To on się shotgun nazywa. To każdy, wszystkie firmy to używają. Shotgun albo jeszcze coś tam było, nie pamiętam dokładnie. Ale no bez, to jest, no to wiadomo, jest miliard razy lepiej niż przez mail albo przez coś. To daje takiego kopa i supervisorzy mają takie odetchnięcie przez to, nie muszą chodzić, sprawdzać, o tu poprawione, zaznaczone, dobra, jedziesz, coś tam. I ogólnie z tym rygorem to jest coś takiego, że wiesz, rzucacie, myślicie sobie, wow, fajne, a tu macie 50 poprawek. I o Jezu,
a ktoś się może załamać po prostu, jak już siódmy raz, wiecie, to może się sami zdarzać, że dołujecie to przez miesiąc, cały czas macie poprawki, ale to normalka, to się ludzie nie powinni tym, wiecie, przerażać, bo to nie wiem, to nawet najlepsi, jak wrzucą pracę swoje i tak mają poprawki, bo ileż, wiecie, siedzicie nad tym 8 godzin, znaczy na 8 dni, codziennie, robicie to, robicie, robicie i już nie widzicie swoich błędów, czasami po prostu trzeba odpoczynek, wracacie, patrzycie, a no rzeczywiście, słabe. Dobra, jedziemy dalej. Więc co z tym się trzeba przyzwyczaić po prostu? I tutaj były wybrane koncepty, przemodelowane. W Maxie modelowaliśmy głównie wszystko, bo w Maji to ciężko, że tak powiem. Troszkę dziwnie się tam modeluje albo wywala non-stop. Jak się zresztą ten program, kiedy nie wywala, to jest... Nienawidzę tego programu. Ja mówię tak czyste odczucia, naprawdę, to jest piekło z tym programem. I... Ale będzie dobrze w 2016, miejmy nadzieję. Ja mam bardzo nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Znaczy, ja tak mrudzę, nie? To tak jak każdy, że o, korki są. O Jezu, znowu korki. Ale no, dobrze jest. Może być lepiej. I fajnie, jak byłoby lepiej, bo by też szybciej chodziło i w ogóle, ale nie jest źle. To tak jakby ktoś z Autodesku był i sobie myślał, że ja coś mówię złego. Jest okej, okay, bo inaczej byśmy nie pracowali na tym. No i wstępnie to wymodelowaliśmy. I to było bardzo blisko, ten obiekt był bardzo blisko. Myśmy wiedzieli, że on będzie mega blisko, on będzie wchodził w kamerę prawie, więc musiał być mega dokładny, musiał być wyrzeźbiony cały ten detal, takie te, nie wiem, czy to widać, ale takie rogi ma takie, to na full screen, jak sobie kiedyś zobaczycie, czy coś, czy puścicie, czy klatkę z filmu, czy coś, to widać, że są takie, że rogi są porysowane, to miał być w ogóle metal taki jakiś, wiecie, jakiś futurystyczny, coś tam zrysowany i nie miał być stricte takim, o, takim szarakiem, taki typowy materiał, koło kloca jakiś techniczny, tylko on miał się barwić kolorami. On miał żyć po prostu podczas tego, jak będziemy przelatywać przez tą kamerę przez nim i to uzyskaliśmy po prostu przepinając, to były trzy shadery. Trzy shadery i każdy miał dla każdego osobnego kanału RGB i każdy ma inną anizotropię, inaczej speka, inaczej coś tam i on się rozszczepiał każdy kolor. Inaczej i fajnie się zdawało, tylko że te fajne kolorki takie udało się uzyskać tylko na tej HDR-ce z lasu. To było fajne, bo świeciliśmy głównie HDR-ką akurat z tą z lasu, z ekspozycją odpowiednio ustawioną. I trzeba było odpowiednio ustawić, odpowiednio przykręcić, żeby on wyciągał te kolory po prostu z tego ujęcia, żeby coś takiego powstało. Oczywiście to powstało finalnie już. W samej wersji animacji było gigantycznie dużo, to było pierwsze ujęcie, więc pierwsze ujęcia mają to do siebie, że muszą kopać. Chociaż krótkie to musi być fajne, a słyszałem, że to fajne, więc się cieszę, że tam parę osób chciało na tapetę, to też było wow i ogólnie fajnie. I DOFA mieliśmy fizycznego tutaj, bo taki z, wiecie, jak wypuszczacie sobie pasa Z-kę czy coś tam, czyli z pozycją, no z odległością po prostu pas, no to możecie w kompo, w niuku to jakoś, nie wiem, czy tam w Fishloopcie, czy na czymś tam, czy na defocusie, czy na czymś zanimować. No ale DOF fizyczne to jest DOF fizyczne, bo to jest po prostu z ray tracingu brane, więc to jest fizyka. Tak samo tutaj chyba filter trójka poszedł. I no i pasy, wiadomo. I do kompo złożone, grading na końcu. Grading już jest już kompo. Final jakiś look, równanie wszystkich ujęć, żeby wyglądało podobnie kolorystycznie. I grading trafia. I grading już jest taki, myśmy chcieli bardzo symboliczny grading. Bo czasami grading potrafi zepsuć cały film. Myśmy bardzo na to dążyli. Myśmy w ogóle mieli strasznie gigantyczną kontrolę nad tym, jak ten film będzie wyglądał. Tomek Bagiński dał nam gigantyczną po prostu swobodę nad tym, jak to będzie wyglądać. I on przychodził, o, mi się podoba, spoko, jest zarąbiste. Gigantyczną pracę tutaj włożył Kuba, Jakub Knapik, który, no to on był art dyrektorem tutaj, czyli odpowiadał za cały wystrój. On superwizerem i art dyrektorem, on odpowiadał za cały wystrój, jak to będzie wyglądało finalnie już, takie od strony artystycznej, no i od technicznej, wiadomo, on to superwizer. I tam parę ujęć w kompo robił, rendery też fajnie, ale dużo siedział. No tak jak wszyscy. Naprawdę dużo. Nie wiem, kto długo siedział. No powiedzmy, raz się zdarzyło 37 godzin non-stop, ale warto było. Co prawda potem się chodziło już tak, ale to nie polecam. Chociaż dla tego projektu było warto. To był jedyny projekt taki, dla którego warto. Jedziemy dalej. Tutaj jakieś ujęcie, hopsik. O, i tutaj to ujęcie kolejne. Jak jest, są planety, one oczywiście wymodelowane, na displacementie, kolory i rozeta, która leci, kamyki, na dole dymki. Chmury tutaj były trochę tweakowane, bo te z shootu po prostu nie wystarczały, więc coś tam chłopaki w kompo wyciągnęli. A tak to na czysto wygląda. Nic jest. Mniej więcej coś w tym stylu.
Tutaj chmury kręcone, po lewej widać, o, hops, wyciągane nowe, kolejne render planety, hop, kamyki, final, kolejne ujęcie. I fajne, bardzo ważne jest to, żeby, jak niektóre osoby, które renderują na przykład i widzą swój render, on jest, płaski jest, on jest, nie jest żywy, nie jest koloru, normalka, bo to jest po prostu linear, czyli macie linearny plik, bo my wypuszczamy sobie pliki do linear sRGB, wyświetlamy w gamie, mamy w tekstury gamę i tego typu rzeczy w 2.2, czyli standardowe, w wyporcie mam w 1, ale wypuszczamy jako linear sRGB, bo jest jeszcze zwykły sRGB, to są te standardy kolorów. I to potem jest taki czysty, linearny kolor i to coś takiego się wczytuje do renderu i to wiadomo, to wygląda nie tak atrakcyjnie, ale jak wciągniecie w to w kompo, to nagle wychodzą cuda. Nagle jest blaska, który wygląda spoko, ale on jest płaski, kolorystycznie, on jest taki szary wręcz. Taki wypowiałem go liftem, ktoś przejechał, ale potem jak w kompo się to robi, to wow, to nagle zaczyna wszystko wyjść, wszystkie kolory, bo tam wszystkie informacje, bo oczywiście zapisujemy w AXR-ach, 32, znaczy no, tu 16, to jest format full float, ale my używamy chyba, nie, full floata, ale ściętego do 16, czy jakoś floata, half floata, jakoś tak, niż się mieli dzisiaj. Czyli do 16 bitów AXR zapisane, pasy oddzielnie, bo jak się na przykład, nie wiem, trzeba mieć gigantyczną infrastrukturę, nie wyobrażam sobie, po prostu infrastrukturę, jaka musi być sieciowa, żeby w jednym pliku AXR-owym mieć, na przykład teraz mamy 180 pasów w jednym pliku, znaczy nie, w osobnych, ogólnie, więc to nawet jak wczytujecie przez zwykły eksplorator, to jest klik, 5 minut później, bo tyle pasów. I dla ujęcia na przykład, które ma 600 klatek. Kolejne, tutaj jakieś wstępne, taki prosty model rozety, który był. To jeszcze mi się nie udało wykopać wszystkiego, bo projekt poszedł do backupu i po prostu odzyskiwanie tego trwało wieki, wieki. Więc to, co mi się udało zrzucać tam kiedyś, to wam teraz pokazuję. Osik, kolejne. Tutaj jakieś wstępne materiały, jakiś wstępny look dev, ujęcie jak wygląda, widzicie tam na przykład, że to jest takie płaskie raczej, ale są już jakieś kolorki na tych panelach słonecznych, a tutaj już bardziej po kompo z wszystkimi pasami. Opsik, jeszcze mam 13 minut, to jeszcze coś pogadam. Miałem jeszcze trochę dla was, ale się nie udało niestety zgrać. I to może teraz tak powiem jeszcze stricte od strony, jakby co by tu jeszcze was opowiedzieć dokładnie o samym Ambition. No na pewno feedback był bardzo fajny, mega dużo wyświetleń, komentarzy, dużo osób się pytało. Ja tam się udzielam trochę na Maxie albo na jakichś forach, czy gdzieś tam na jakimś CG Society, czy coś w tym stylu, więc sporo osób pisało. To mnie zaskoczyło, że ktoś się w ogóle tym interesuje. Samo coś tam o renderingu, może powiem jeszcze, jak to renderowaliśmy, no to czasy schodziły tak gdzieś, bo wiadomo, każda klatka się renderuje, ileś tam minut i my to puszczamy, my mamy, na początku robimy na komputerach, są testy, wrzuca się na nasz Facebook projektowy, tam jest to klepane, czyli akceptowane, jak nie, to wraca, robicie, w końcu trafia, renderujecie i puszczacie to na farmę. Mamy farmę własną, mamy nody Arnoldowe, Nuke'owe, Houdiniowe, no wiadomo, wszystkie to oprogramowanie, co jest potrzebne. I teraz, jak to trafia na farmę, to się renderuje. No i czasy były różne, no na przykład ten roboty z pierwszego ujęcia, z nimi był jakiś fakał, nie wiem co to było, ale można było przywalić odszumiań AA w Arnoldzie na 22, a one nadal szumiły na krawędziach, nie wiem, to było bardzo dziwne. To było coś z samplingiem chyba, z importa samplingiem gdzieś tam na krawędziach, ale już nie mieliśmy czasu to robić, więc to już w kompo trochę rozmiękczyliśmy. Renderował się 6 godzin na klatkę. 6 godzin na klatkę, ujęcie, które ma chyba, nie pamiętam, 120 klatek jakoś tak. Możecie sobie to Full HD, więc, a czy myśmy to renderowali akurat w 2K? Myśmy to 2048, a nie wiem tam ileś tam było. Bo to miało trafić jeszcze do kina, co w kinie to było wypuszczane 2 razy, a myśmy się tyle trudzili, czy 3 razy było jeszcze dla nas, ale zawsze jak macie lepszą jakość, to zawsze jak zeskalujecie w dół, to wiadomo, wyciągnie wam jeszcze więcej detalu, bo tak też można robić, to wyostrzy wam obraz. Choć czasami to jest niekoniecznie dobrze, żeby mieć za ostry obraz,
bo to nie jest naturalne po prostu. Jak się patrzy na takie niektóre rendery, to one są żywcem za ostre. To nie jest, to też jest taki look po prostu, że patrzycie, wow, on jest super ostry, ale nic w świecie rzeczywistym, jak się patrzycie, to nie jest ostre aż tak. Tam jest tak, jakby ktoś Sharpena dał na 20. Widzę właśnie takie niektóre rendery, one są tak przeostrzone, że to jest wręcz nienaturalne. Bardziej taki look lepiej rozmiękczyć. To też fajnie działa, bo nie musicie aż tyle detalu walić. Bo i tak zostanie rozmiękczone, jakoś przyjemniej dla oka to wygląda. Ale to są takie osobiste po prostu jakieś odczucia po tych 8 latach, jak się to robi, więc, więc to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Co by tu jeszcze opowiedzieć? O, jeszcze mam trochę czasu. Macie jakieś w ogóle pytania? Bo mam sporo czasu, a mogę dużo odpowiedzieć. Tak, 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 bardzo. Wiesz, różne firmy na świecie, nie wiem, Image Engine, czy ILM, czy Weta, oni mają swoje silniki, jeszcze oparty pipeline na V-Rayu. Wiesz dlaczego? Bo o ile outdoor liczy się szybko w Arnoldzie, to tyle indoor, wszystkie sceny, gdzie masz bounce, gdzie ci w CS, gdzie ci światło pada, odbija się, to jest piekło dla Arnolda. Arnold jest path tracerem. On jest chyba nie bidirectional, tylko unidirectional path tracing. Więc to jest czysty render, który jest oparty na metodzie siłowej. On po prostu wysyła milion ray i on się odszumia. I więc piekielnie trudno jest dosamplować wnętrza, no chyba, że używacie rosyjskiej ruletki. I takie sample są po prostu. To jest taki shader teraz, wydany nowy właśnie z tym. I robicie light blockery, robicie sky portale czy coś, żeby blokować światło tylko na danych obszarach, ale piekielnie trudno jest świecić wnętrza w Arnoldzie. Arnold nie jest zrobiony na pewno do wizek, nie, bo to interfejs ma jak z kosmosu jakiś, ale tak, V-Ray się opłaca, nadal, przecież tak. No, zresztą V-Ray się cały czas teraz rozwija, tylko jedyny wał, że V-Ray nie czyta udimów, to jest złe, no bo udimy to jest potęga, macie postać na przykład i ona jest złożona z 30 elementów, no to nie będziecie wszystkiego mapowania wyrzucać na jedynkę, na, wiecie, no, na pierwszy warstwę tego mapowania, tylko rzucacie sobie na udimy, po prostu przesuwacie co daną wartość tekstury i wtedy jak wyrzucacie teksturę, to macie teksturę zapisaną tak jak w Nuku wczytujecie sekwencję plików i to przełtam sobie, szopalacie i wczytujesz i to szybciej chodzi, macie lepszą kontrolę nad teksturami, więc to jest minus V-Raya na pewno. No i on tam no, flikuje trochę, dlatego też przesiadka była na Arnolda w Platinum, żeby on bardzo lubił flikować. Ale do wnętrz, do wizek, do czegoś takiego, no to korona teraz jest. Jest masa renderów, więc no jest ciężki wybór. Ale stricte takie produkcyjne, które muszą przemielić, które muszą być pewne, muszą mielić dane, gigantyczne ilości danych, bo nagle pracuje wam 1000 komputerów, które wysyłają wszystko i to musi działać. Macie scenę, gdzie macie 5 miliardów poli, bo to się subdivinuje i miliardy instancji. Myślę, że instancje się szybko liczą, ale macie gigantyczne, to musi po prostu działać. I musi się liczyć poprawnie, żeby nie wywalało jakichś błędów, więc V-Raya warto. Zresztą wszystkich się nie kupuje. Ale powiem ci tak, wiesz, umiał jeden, to zrozumiesz wszystkie. Tylko interfejs i tyle. Coś jeszcze? A to różnie, wiesz, to chyba dział commercial. Korzysta z Maxa do jakichś reklam czy czegoś takiego, albo niektóre projekty, pamiętam, że jakieś short filmy czy coś w tym stylu, wiesz, takie typowo platiżowe, które wyszły z platiża, jak Path of Hate, czy na przykład Katera, tylko że to dawno było, ale korzystają z... To zależy też od grafika, nie? Bo animację możesz przeeksportować, wybejkować ją, wyrzucić do Majki, i potem miał przepalić na cache, czy coś w tym stylu, więc tak, jeszcze sporo osób używa, ale głównie do modelingu, bo jednak no, to jest potęga, jeśli chodzi o modeling w Maxie. No, Max, potem jako taki base mesh, potem idzie do ZBrusha, wiadomo, palimy i wracamy do Majki. Ale Majka jest głównym softem, bo Majka jednak, ona ma lepszy, ogólnie cały ten node editor, wiesz, tam, bo w Maxie odpalisz cały ksiup, material editor, ale nie masz odwołań nodów, na przykład do typowo do Alembika, nie masz odwołań do lightlisterów, nie możesz sobie linkować z czymś tam, nie, w kosmosy jakieś takie różne, wiesz, to jest przy tym, ja kiedyś byłem Maxowcem, więc to było dla mnie Majka, o Jezu, Majka, ale teraz nie wróciłbym do Maxa. Do Maxa może wróciłbym, robił prywatny projekt, ale nie duży. Nie, gdzie mam takie zarząd, to jest już, tylko że w Majka ma jeszcze jeden minus, do niej trzeba wszystko napisać. Bo się śmieją wszyscy, że Max to jest program, do którego trzeba same pluginy.
bo trzeba dużo, ale do Mai jest to samo, też gigantyczna ilość. Tylko, że fajnie, że do Mai można pisać, teraz nie wiem, czy w Maxie można teraz tym Pythonem pisać, czy nie pamiętam, ale w Melu bardzo dużo można napisać. Tak, tak. Mamy własny dział Research and Development, wiesz, i własny dział typowo taki pipeline'owy, czyli rozwiązania stricte dla nas. Potrzebujemy na przykład, żeby, no właśnie cache teraz, czy coś takiego, przerzucanie się na inne, czy w ogóle rozwiązania typowo programowe, na pewno. To jest, to bardzo by się, to jest bardzo, bardzo potrzebne, bo to mega usprawnia pisanie jakichś typowych na przykład narzędzi, żeby ci odnalazło punkty, które są, bo cache się na przykład rozwalił, czy coś tam postać wyleciała gdzieś tam w kosmos, bo mu się powaliły punkty na werteksach, czy coś takiego, i żeby to szybko przeliczyło, albo typowo jakieś przerzucanie danych między dwoma, no jest, tego jest ogrom i to jest mega, mega, mega przydatne, bo to, no nie musisz pisać tego w mailu, czy coś tam, tylko masz w programie, hop, hop, ktoś to napisał, ktoś to na tym. Oni tam mają swoje projekty, wiedzą co robić, wiedzą na co jest zapotrzebowanie, więc tak, 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 to mamy. To musi być, bo bez tego to by... Są takie pewne typowe, jakieś bazowe rzeczy, które muszą być, bo bez tego nawet nie ma mowy. Ale samych osób Pratiżu pracuje dużo. Ja teraz jestem w dziale Cinematic i my robimy tylko cinematiki teraz akurat do różnych gier. Na przykład ostatnio Warhammera czy Halo wydaliśmy i teraz akurat się zajmujemy tylko tym. I tu jest jeszcze więcej tego, bo wiecie, tu był shoot filmowy. Tu mieliście nagrane coś. Wiadomo, tam trzeba zrobić roto, kompo. Było dużo ogólnie osób od takiego stricte filmowego czy looku. Ale teraz mamy no, full CG wszystko. Czyli wszystko się może zepsuć. Po prostu. To tak śmiesznie mówiąc, ale naprawdę jest masa rzeczy, którą trzeba kontrolować, więc musi być masa osób odpowiedzialnych, są działy różne. Bo ja na przykład przy tym projekcie pracowałem trochę jak generalist. Czyli i to, i to, i to, jak coś umiałem, to było fajne odskocznie. Ale teraz stricte materiały i oświetlenie. Ale to też ma swoje plusy, bo skill ci leci tak od tylko jednej rzeczy. Jesteś wyspecjalizowany w jednej rzeczy. Lepiej być wyspecjalizowany w jednej, ale naprawdę tak, że jesteś poszukiwany na całym świecie, niż umieć wszystko, ale po trochu. Tylko wiadomo, to już to stricte w takich dużych firmach. To tam jest specjalizacja i to czuć po prostu. Że osoby na przykład modelingu, one nie mają bladego pojęcia o tym, co ja robię, ale na przykład nie umiałbym wymodelować osoby, czy jakieś twarze tak super jak oni, ale oni nie wiedzieliby, jak ustawić epidremis, petidremis, czy tego typu rzeczy przy SSS-ie. Więc to też takie ciekawe. Jeszcze jakieś pytania? A nigdy tego się nie pouczę. To powiem ci tak, pół roku i się nauczysz wszystkiego. Jak, bo wiesz, no, nie ma się jak nauczyć po prostu całego pipeline'u, bo to jest niemożliwe. To jest tak samo jak idziecie do ILM-u, tam się nie da nauczyć ich softu, bo go nie ma, bo oni mają swój autorski soft. Tak jak Weta ma Nuke render, oni mogą mieć zupełnie inne ustawienia, wszystko może być zupełnie inne. Wy nie macie jak, bo tego nie ma żywcem. Po prostu macie szkolenia i się nauczycie się, jak ktoś się załowiecie. Wie to, tak samo pipeline'u nauczy się szybko. Rzeczy, powiem tak, jak samemu się robi, to nie masz takiego czegoś, ale jak się trafi do firmy, to jest jednak presja. I to może nie jest taka psychiczna presja, ale czuję się coś takiego, że się szybko nauczy i się naprawdę bardzo szybko, przecież skill już wtedy, rok temu to był tak, a teraz jeszcze wyskoczył tam i to tak leci, mniej więcej takie są wykładowe, jak się pracuje, że to skacze bardzo wysoko, że robi się coraz lepiej, coraz więcej się wie i to się czuje, że to jest gigantyczny wzrost wiedzy i umiejętności. Więc no to fajnie. I fajnie, jak ma tyle lat, jeśli może to powiedzieć. Tylko, że to było 8 lat nauki. Więc no teraz w sumie 8, a tak to no by się zgadzało. Także to jest też, no, też dużo czasu straconego na inne rzeczy. Więc to trzeba też kalkulować, czy się jest w stanie poświęcić coś względem czegoś. Bo ja siedziałem po 12-18 godzin dziennie i się uczyłem. Tylko, że teraz ma to plusy. I, no ale czy ktoś, no to też trzeba sobie zadać pytanie, czy warto, jak się z młodym, tracić ten, wiecie o co chodzi, stracić te fajne czasy? No bo to też jest takie do przemyślenia. No ale potem się ma lepiej, więc to też, można imprezować teraz. Tylko na lepszych imprezach za większe kwoty.
Jest. Wbrew pozorom jest. Nie, jest sporo. Po prostu końce projektów są ciskane strasznie. To koniec projektu jest deadline, crunch, czy jak to się mówi. To jest najtrudniejszy. Półtora ostatnie miesiąca, na przykład przy Ambition, to było non-stop. Ale to był ten projekt. A nie zawsze trzeba, jak się zrobi coś swojego, prawda? Ja akurat się trafiłem na rendering i shading. I to jest końcówka, niestety, projektu. I przy tym zawsze jest, coś się wywali, coś się trzeba mieć, maga kontrolę nad wszystkim. Jest gigantyczna ilość rzeczy, którą trzeba przemielić i to nie zawsze chce wyjść, zawsze są problemy, zawsze jest coś tam. Więc akurat tam, gdzie ja trafiłem, no to. Ale da się mieć, jak się zrobi coś, to jest, sobie też siedział długo, idzie się do domu. Ale na przykład modeling, modeling jest na samym początku już akceptowany. A może potem jeszcze są jakieś rzeczy typu, na przykład tu siedzi, ale z bliska już jest brzydkie, to troszeczkę się podmodeluje, bo tu można wrzucić co innego, ale to są szybkie roboty, powiedzmy, więc to jest taka luźniejsza trochę robota, ale tu to typowo programowanie, supervisorzy, to są w ogóle no-life'y chyba totalne. No, wyobraźcie sobie, że macie zarządzać teamem 80 czy 150 osób i na waszych barkach spoczywa wszystko. Spieprzycie, no to 180 osób nie dostanie wypłaty. No, zaczynam mieć psychikę do tego. To jest bardzo trudne. I dlatego mało strasznie osób leci, że chce zostać prowadzącymi. Bo to jest mega trudne. I no bardzo, to trzeba się dobrze zastanowić nad tym. Tylko że wtedy nie robi się już grafiki. Tak jakby stricte. Bo prowadzący nic nie sobie nie wymodeluje, nic sobie nie oświetli, nic nie zrobi. Tylko będzie zarządzał projektem. Znaczy może. Przy tym akurat się udało Kubie dużo rzeczy zrobić, ale poświęcił to kosztem czasu. Także no. Ma ktoś jeszcze jakieś pytanie? Jaka była rola Tomka Magnickiego w procesie tworzenia? On tylko jakby akceptował, czy chodził pan na przykład do biura, jak pracowaliście, patrzył przez ramię, o, to skrzeliłem. Znaczy wiesz, ja mam tak, że teraz siedzę w pokoju z Tomkiem Magnickim i z głównymi supervisorami i ogólnie mamy pokój, który się nazywa śmiesznie The Best Of, bo tu siedzi sama szycha. I to zależy, czy same szychy dosłownie. I teraz ktoś musi zadać pytanie, czy to jest plus, czy minus. Bo fajnie jest siedzieć w takim pokoju, fajnie, super z takimi osobami. Ale z drugiej, masakra boskie. Tyle osób patrzy i wszyscy akceptują twoje akanty. Ja siedzę tyle gdzieś odtąd od supervisora. Więc jak wrzucam prewkę gdzieś z daleka, to mi tam coś napisze, nic, wiesz, nie będzie oddziaływało jego ego na mnie. Dosłownie, tam są granice ego, my się tak śmiejemy, bo każda osoba inaczej może sobie zareagować, każda ma inną osobowość, to też jest. Jedni są na przykład, spoko, a inny się wkurzy. I nie chciałbyś być blisko osoby, która się wkurzy. Właśnie, więc, ale tam przy tym projekcie było tak, że Tomek na dużo pozwalał. On dużą część oddał nam, oddał Kubie jako art directorowi. On na pewno na samym końcu akceptował. Jego decyzja była ostatnia, a potem ESA. I to było tak, my, Tomek, ESA. Ale bardzo dużo przepuszczał. Oczywiście miał uwagi, wiadomo, bo to musi mieć, bo co to byłby za projekt, nie mogę. I on w ogóle scenariusz pisał, przychodził, sprawdzał też, ale strasznie luźno, mega się pracuje. Z Tomkiem jest super praca. Tak samo jak teraz przy Warhammerze. On się nie ale on po prostu przyjdzie, zobaczy, no fajne. Dobre jest. Jemu się podoba, fajne. No i fajnie wychodzi od niego dużo projektów. No, ktoś jeszcze? Nie bać się. Przed pracą. Wiesz, byłem tydzień na studiach. A czy ja już od 3 lat? Nie, ja czekaj. W wieku 18 odrzuciłem pracę, która się ciekawa była ponoć. I dużo osób się strasznie zaczęło na niej wypowiadać. A potem, znaczy, jak nie wiem, jakby to powiedzieć. Na początku się uczyłem. Wiadomo, szkoła, technikum. Ale już w technikum udało się jakiś konkurs wygrać. Coś tam związane z grafiką. A potem były studia, potem były jakieś, nie wiadomo co tam, znaczy studia się jeszcze nie zaczęły, było coś tam, taka przerwa, studia się zaczęły, ale w tamtym czasie skill rosnął gigantycznie, naprawdę, i nawet dużo nie musiałem siedzieć, żeby to podskakiwało, bo coraz bardziej człowiek łapał, bo to jest super coś takiego, że wy musicie to czuć, że to robicie, ja nie wiem jak to takie odczucie jest ode mnie, że jak coś robicie, to po prostu musicie czuć, wiecie, robicie to i macie pewność 100%, o kurde, to jest to, ja wiem, że to robię, wiem, że to tak się zachowuje metal, że takie wagi ma, że
to zrobię, że jak poświetlę tak, to będzie zgodne fizycznie, bo musi być zgodne fizycznie, żeby było zgodnie, bo zacznie przewalać, wiecie, będziecie mieć za dużo informacji, a tu jeszcze przy czymś takim, to jak trafia do kompu, oni są tacy marudni, że sprawdzą, że o, ten punkt bieli ma 4, nie, wracaj i weź popraw, bo za dużo, bo potem to soft clipują, czy coś takiego, jest tego gigantyczna ilość, ale gdzieś taki przeskok studia, byłem tydzień na studiach, na UEQ, ale nie, dla mnie nie, bo padłem na lekcję na infę i po prostu, o matko, bo takie, nie, dla mnie nie, po prostu nie, bo ja wiedziałem, że albo zakładam własną firmę i robię coś, albo jakaś fajna firma i sama się odezwała, ale nigdy po prostu to było coś takiego, wiecie, nigdy, ja sobie marzyłem, myślałem Platif, wow, ale nigdy to było, nigdy mi przez myśl nawet nie przeszło, że oni się do mnie odezwą, bo ja nie mógłbym niby wysłać do nich w portfolio i by mnie przyjęli, bo sami mówili. Tylko ja myślałem, co ja umiem, co to jest jakieś takie badziewia, nie? Wrzucam na forum, co łapie się główne strony na CG Society, na CG Arena, na Maxie, na takich i był duży feedback, a tu nagle superwajzerzy dwa się odzywają z Platiża. I było, no było fajnie. Spotkaliśmy się i no i tydzień później byłem w Platiżu. Także to było, no to się nawet nie zastanawiałem, bo to wiadomo, była przeprowadzka z Krakowa do Warszawy. No to jest, no jednak, no to się wiąże z tym, że nie będę sobie jeździł z Warszawy do Krakowa co tydzień, bo to po pierwsze, że finansowo by się człowiek wykończył. Znaczy, no może nie, ale finansowo nie, ale nie, to jest człowiek się zmęczony po prostu po pracy. I co na dzień, dwa do Krakowa? Więc to jest one way trip. Jedziecie i mieszkacie w Warszawie. Ale są oczywiście osoby takie, które jeżdżą po całym świecie i pracują też w takich firmach jak ILM, czy Image Engine, czy Veta, czy Digital Domain i zwiedzają. Tylko, że tam jest coś takiego, że praktycznie na kontrakty. Czyli jest kontrakt na projekt, film, macie te pół roku, ale nie wiesz, co będzie za te pół roku, więc możesz przeskoczyć do następnej firmy. Więc to też czasem jest zadośćuczynienie, kurczę, jak są dobre osoby i one są na przykład na zasadzie leada, czy kogoś, osoby, która zarządza zespołem, to spoko, one mają pewną pracę, ale taki artysta, jak sobie przyjedzie, i kurczę, po pół roku mu nie przedłużą umowy, tylko musi iść do innej firmy. Dobra, w Vancouver firm jest milion, jest mega. W Vancouver jest pełno firm takich związanych stricte z robieniem filmów, ale to ze względu tego, że tam jest zwolnienie od podatku gigantyczne i tylko z tego względu, ale to też trzeba sobie zadać pytanie, czy chcesz tak skakać. Oczywiście w pewnym momencie się gdzieś zagrzeje i będzie się chciało się, tylko tam się też zupełnie inaczej pracuje. U nas jest trochę taka atmosfera, jest taka rodzinna trochę atmosfera, jest taka, może nie tak jak przy Ambition, ale jest, przy takiej ilości osób, chodzimy sobie po kole, jak jaja robimy, czy coś, tam ktoś muzykę wpuści, nikt się nie wnerwia, jest luz i przy tym luz daje strasznie dużo na psychikę, że to wszystko schodzi z człowieka. A w takich firmach siedzicie tu obok ciebie i macie takie stricte deadline'y, że wykończą was psychicznie, jak nie ma, jesteście mocni. Więc jest bar, tam już poziom jest naprawdę już kosmiczny, ale też pytanie, czy ktoś chce na zarobki? Może trochę większe, ale to musicie się przeprowadzić na stałe i złapać pracę na stałe. To może wtedy macie już naprawdę. A zarobki tu też nie są złe. Są na pewno, no dobre są. Takie, znaczy, zawsze mogą być lepsze. Ale no fajnie jest. Zresztą ja nie mam nawet kiedy wydawać, więc jak ostatnio się wypracuję, to. No, a ktoś ma jeszcze coś, jakieś pytanko, bo już jest tak 7 minut po. Ja też dziękuję, że się chciało wam mnie słuchać.